W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak z tych małych krajków stworzyć przepotężny, chory Nepal z mega mocną niebieską piechotą. Nepal najszybciej można stworzyć jednym z trzech krajów: Gorkhą, Katmandu oraz Limbuan. Domyślnie wybrałbym Gorkę, bo mamy odpowiednią religię hindu oraz całkiem niezłego władcę, patrząc na alternatywy. Jednak o dziwo najlepszy kraj to Katmandu. Alternatywną strategią, której nie będę jednak ogrywał, bo jest dość łatwa, jest też na przykład zagranie Bengalem czy też Rampurem, podbicie tego terytorium i zmiany waszej kultury głównej właśnie na tą, która się nazywa Nepali. Kampanię jak zwykle, bo to jest poranik, rozegram na poziomie normalnym, albo najczęściej też wygracie na takim. Wybrałem Katmandu z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w naszej stolicy mamy już monument, który zwiększa nam tax income o 25%, a jest to dość sporo jak na początek rozgrywki. Oraz nie mamy następcy, a władca ma 39 lat. W porównaniu do naszych sąsiadów jest to akurat plus. Tak, już się domyślacie, po odcinku poprzednim z Vijayanagaru odpalamy na sam początku bożka Surya, czy tam bogini Surya, bo mamy szansę, że odpali nam się event na władcę 666, to możemy mieć raz na 100 lat. Pamiętajcie, że jak gracie krajami hindu, to oprócz tych standardowych bonusów, które tutaj widzicie, jest mnóstwo eventów powiązanych właśnie z tymi bóstwami, które no niestety, jeżeli chcecie poznać, trzeba sięgnąć do EU4 Wiki, nie da się inaczej ich zobaczyć. Jeżeli idzie o naszych rywali, to praktycznie wszystkie kraje dookoła nas mogą nimi być, ale najpierw może jednak zajrzyjmy do naszych sojuszników. No za dużo to ich mieć nie będziemy. Ale może jakiś Royal Mariage gdzieś będziemy w stanie... Jak miło, zazwyczaj musiałem jednak wysłać insulta wcześniej. Może nam się uda mieć jakiś sojusz z Bengalem, zobaczymy. Więc będziemy zaraz z nim poprawiali relacje, a Rampur jest możliwy? Nie, i tym bardziej ma tutaj z Bengalem na rywalu. Dalej mamy jakieś kraje hindu, które trzeba byłoby poznajdywać. Domyślnie Vijayanagar byłby takim fajnym gwarantem, no ale zazwyczaj Bengal, Rampur będą polowanie nasze prowincje. Jeżeli chcecie uniknąć wojny z Rampurem, nie podbijecie tego terenu, on dość szybko dostaje claimy na te dwie prowincje. Ewentualnie możecie je podbić, bo są też całkiem niezłe do dewowania, ale wtedy no jakoś musicie liczyć się, że dostaniecie wojnę na twarz. Doradców, nie wiem, mamy tańszych, nie mamy tańszych, jakoś tak tutaj nic mi się nie rzuca w oczy, ale jak zwykle mogę mieć zaciemnienie mózgu, więc sprawdźcie to też sami. I tak nas na nich nie stać obecnie. Nie mogę mieć żadnego wspólnego rywala z Bengalem, trudno. A więc wziąłem te kraje, które są dookoła mnie. Może je podbijemy jednak. Estate'y! Tutaj mamy akurat Fuxa. Mamy bardzo dużo ziemi do rozdania, więc tak, będziemy jej sporo rozdawali. Na początek u każdej grupy bierzemy punkty dodatkowe, u nas są na wagę złota. Odpowiednik Supremacy over the Crown hinduski mamy u Brahimsów, czy jakkolwiek się to wymawia, więc go odpalamy. U Brahimsów jeszcze weźmy tak przyszłościowo tańszych doradców, u Rajputsów tańszych doradców bierzemy dodatkowo i na razie tyle. U Jainsów leci koniecznie przywilej na tańszy development, on jest bardzo mocny, a u Vishy, czy jakkolwiek się to wymawia, oj, to chcemy napampować ile się da. Tańszych doradców po 10% do wszystkiego i na późniejszym etapie zastanowię się na dodatkowym prestiżu, ale to później. Dobra, tyle nam chyba wystarczy. Możemy dostać też 44 dodatkowe dukaty. Nie wiem, czy będę chciał to robić na razie. Może załóżmy, że jednak nie. Z misji tańszych doradców przydałoby się mieć. Niestety nic takiego mi się nie trafiło, więc lecimy w dewowanie naszego Katmandu. I tak byśmy to robili. No to już jednak standardowo sprzedajmy. Odbierzmy ziemię. Nasze misje no, są generyczne i takie pozostaną. Generyczne dla regionu Indii. Nie są jakieś tam może najgorsze, gdzieś tutaj były dodatkowe muralki, 15% tutaj dyscyplina, ale to wszystko daje nam roszczenia terytorialne do regionu, jak tak patrzę po tych nazwach, i wojen z Rampurem, więc niestety wszystkie roszczenia terytorialne musimy robić sami dookoła. I już naszych dyplomatów wysłałem, żeby robić te roszczenia, a jednego wyślę, żeby poprawiać relacje z Bengalem. Obrażę też jego nieprzyjaciół. Pamiętajcie, żeby zaznaczyć ten ptaszek, wtedy będzie więcej, chociaż nadal szanse na sojusz są mega niskie. No i jestem gotowy do naszej pierwszej wojny. Tutaj w zasadzie decyzja należy do was, co chcecie w tych wojnach osiągnąć. Albo podbić wszystko, co trzeba do stworzenia Nepalu jak najszybciej, albo jak zwykle show stand, humiliate na tych kilku słabych krajach. Można wyciągnąć nawet wtedy szybka matematyka 300 razy 3 900 punktów! Tak, monarchy points, co jest dość sporą ilością. Naprawdę, liczyłem na lepszych generałów, no ale trudno. Nasz władca musi wystarczyć. No, pierwsza wojenka
raczej nie spodziewam się tutaj jakichkolwiek kłopotów z naszymi przeciwnikami. A jak widzicie, stack wipe'y raczej będą normą, tak samo tutaj obok. No lecisz, lecisz, lecisz. Piękny stack wipe. No i teraz trzeba się podzielić po okolicy. W tej wojnie będę brał raczej terytorium, showstrange nie będę robił, chociaż pamiętajcie, że możecie to zrobić. W sumie nie sprawdziłem naszych idei. Morale 10% na początku, na końcu dostajemy jeszcze lepszą piechotę. Ej, fajne to nawet. Tańsze budowanko, tylko nic do dewa nie mamy. Szkoda. No, wykończmy jeszcze sojuszników, akurat ich nie będziemy brali ani na wasala, ani na nic. Chociaż... może? Całkiem dobre tereny mieć tutaj mają. Dobra, dawaj tam mnie te pieniądze. O, i jeszcze prestiż sobie zwiększymy. A tutaj wszystko podbijamy. O, dużo nam nie brakuje. Bardzo mało wręcz. Bengal na ten moment ma 16 tysięcy wojska, bo toczy jakąś wojnę, więc musimy jakoś sobie to wojsko dorobić do zbliżonej wartości. Najtaniej byłoby piechotę dorekrutować zwykłą za te 9 tysięcy, ale szkoda mi troszeczkę manpowera. Tak, nie sprawdziłem nawet wcześniej, czy miałem ten profesjonalizm, czy nie miałem, ale jakoś wolę stracić pieniądze niż manpower, więc dorekrutujmy najemników, których szczerze mówiąc za chwilę rozwiążę. Nawet wezmę się za duże, żeby dorekrutować kolejnych najemników. Weźmy tańsze pożyczki i znowu jakichś najtańszych weźmy. To nam daje 17 tysięcy, zbliżona liczba do tego wojska, które ma Bengal. I cyk, mamy to, sojusz zawarty, bardzo mnie to cieszy. Wojsko od razu leci do kosza. Od razu. Atakujemy teraz kraj Dżumla, który ma też relacje z Tirhutem, który też będzie naszym celem, ale ma gwarancję Bengalu i nie odpowie Bengal. Okej, lecimy. Jak odpowiesz, to się wnerwię. Naprawdę się wnerwię, jak odpowiesz. Mnie zaora Bengal. No ale dobra, atakujemy. Chyba Bengal jednak nie odpowiedział na to wyzwanie. No i znowu okupujemy naszych sąsiadów. Tirhut zjedzony, a ten kraj upokarzamy na arenie międzynarodowej. W sumie to przydałoby nam się zrobić jak najszybciej złotą erę, bardzo przyspieszyłoby to naszą ekspansję na początkowych etapach rozgrywki. No ale ja muszę wybrać nowych rywali, Cang i Gugę jak najbardziej. I te kraje właśnie bym najchętniej teraz jakoś upokorzył, ale możliwe, że będę potrzebował do tego Bengalu do pomocy, bo to już są dużo większe kraje. No chyba, że jakoś Limbuan uda mi się jeszcze zdobyć, bo to są ostatnie prowincje, które potrzebuję do utworzenia Nepalu. I też nie jestem pewien, czy go stworzę od razu. O, autonomia w dół! Ale będą bunty i już mi się na pewno robią te bunty. No, musimy pewnie poczekać. Miesiąc niech przeleci i zobaczymy, czy będą. O, nie ma, jak fajnie. No i zobaczcie, Vishiyas mam zwiększone o 24% produkcję we wszystkich moich prowincjach, co mi zwiększa income. Nawet już spłaciłem wszystkie moje pożyczki w tym momencie. A jak radzić sobie z buntami? Bo wiele osób pisze w komentarzach, na przykład zwiększa autonomię, bo musi radzić sobie z buntami. Nie, nigdy nie zwiększajcie autonomii. Naprawdę, to jest najgorsze, co możecie robić w waszych prowincjach, to jest jej zwiększanie, bo pamiętajcie, że autonomia 1:1 zmniejsza wam procentowo wszystko, co tutaj widzicie, czyli cały wasz income, cały wasz manpower i tak dalej. Autonomia to jest najgorszy modyfikator w tej grze, chyba nie ma gorszego. A jak radzić sobie z buntami? Po prostu, jak widzicie, że bunt się już zbliża i ma się za chwilę odpalić, no to stajecie na prowincji jakiejś, tu w tym wypadku mamy dwie, no i czekajcie, aż bunt się odpali. Wtedy wy bronicie tej prowincji, a przeciwnik dostaje minusy. No i zawsze jest też warto mieć troszeczkę więcej wojska niż przewidujemy spawnu buntowników. Ale jak to przewidzieć, gdzie się on pojawi? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zawsze, gdzie jest większy development. Tu jest 8, tu jest 5, czyli pojawi się w tej prowincji. Kolejny bunt mamy za 1,5 roku, więc najpierw ten stłumimy. Możemy przyspieszać też pojawianie się tych buntów, no ale to siłą rzeczy zwiększa ich liczbę o 50%. Nie chcemy tego robić na początku. Ale na późniejszym etapie gry jest to jak najbardziej dobre, zwłaszcza jeżeli macie takie kilka dni. I to jest to, o czym mówiłem! Talented Ambitious Doubter mi się pojawił. To jest właśnie z tego eventu, o którym wam mówiłem. I za 2 lata możemy wprowadzić ją na tron. Super! A wszystko dzięki właśnie tej bogini. Mieliśmy na to szansę i się udało. 663 jak najbardziej mi pasuje. Nazwałem moją następczynię Paulinka, bo już tęsknię za moją dziewczyną. Cały tydzień się z nią nie widziałem, więc niech mi chociaż w Europce potowarzyszy. I oby nie umarła, bo Paulina jest, ogląda moje odcinki, więc jeżeli umrzesz, szybko to mam przekichane. Trzymajcie więc kciuki za nią. I zobaczcie, bunty się pojawiły dokładnie tam, gdzie je przewidziałem. Kolejna sprawa, kolejne bunty będą w tych prowincjach. Mamy 7, 13 dewa w Tirhucie nam się pojawią kolejne. No i teraz dwie sprawy. Pierwsza to dodanie sobie kultury do akceptowalnych. Co prawda ta akurat jest w naszej grupie kulturowej. Warto jest na to zwrócić uwagę. Więc siłą rzeczy wszystko, co jest teraz kolorem zaznaczone, nie musimy dodawać do właśnie akceptowalnych kultur. Tam dostajemy dość małe minusy.
a stanie się akceptowalną, jak tylko urośniemy do poziomu Imperium. Mi jednak zależy na tych bonusach jak najszybciej, bo zamierzam wprowadzać instytucję w Tirhucie, więc jednak wziąłem ją jako kulturę akceptowalną. A druga rzecz, no to rozwinięcie. I tu nie ukrywam, że mocno się zastanawiam nad przejściem na Eastern Plutocracy, ale może na razie to oleję i pójdziemy w dodatkowe manpower albo w dodatkowe pieniądze, bo tak się rzeczy domyślacie się. Fajnie byłoby tutaj nastakować jeszcze większe modyfikatory dla nas, dla manpowera w naszej stolicy i na przykład troszeczkę go zadewa na późniejszym etapie rozgrywki rozwinąć, ale to już będzie tak późno, że raczej będziemy się opierali na produkcji. Indie produkcją po prostu stoją, czyli dużo gadania, żeby kliknąć ten guzik w sumie. I znowu bunty się pojawiły tam, gdzie mówiłem. I teraz patrzę, jak naszą armię zmienić. Widzę, że mamy 3 pipsy w piechocie, w kawalerii mamy również 3 pipsy, więc powiem wam szczerze mówiąc, kawaleria w ogóle nam się nie opłaca na ten moment, więc ją rozwiązujemy i na jej miejsce rekrutujemy zwykłą piechotę, 3000. Bo zobaczcie, kawaleria nas kosztuje 0,57, piechota 23. Praktycznie mamy to samo, a kosztuje nas 2 razy więcej. Dobra, mam już doradców, mam tańszego doradcę administracyjnego, no i dzięki temu stać mnie na wszystkich trójkowych. Zobaczcie, i jeszcze armię opłacam, więc nie jest najgorzej, no ale na razie jeszcze niech mi się trochę hajsu pozbiera. Czekam na jakiś dobry moment do ataku. Brakuje mi już tylko jednej prowincji. O, Bengal nas by wspomógł, ale my musimy chyba zaatakować tak, żeby przejąć te prowincje dla siebie, bo Bengal też ich żąda. Niechętnie bym wzywał Bengal do tej wojny. Raczej wolę spróbować jakoś samodzielnie to zaatakować i wygrać. Staram się też poprawić relacje z Jampurem oraz z Delhi w okolicy. Chociażby tyle, żeby nas nie ustanowili rywalem. Może Malwę też wezmę, bo jest przeciwnikiem Jampuru i to jest zbudować jakąś koalicję antyżampurową i podbić jego terytoria dalej dla nas. Tak jak mówiłem, renesans chcę wprowadzać w Tirhucie, dlatego że jest to dobra prowincja. Mamy barwniki, które są bardzo drogie, więc warto jest je rozwijać. Odpalioną politykę. Mamy też możliwość zbudowania tutaj centrum, tylko potrzebowalibyśmy więcej pieniążków. Dobra, czekałem jeszcze specjalnie na to, żeby mógł abdykować nasz obecny władca. Nara! I mamy naszą Paulinkę jeszcze z tańszą technologią. Wyjebiście. A dalej, czego ja będę potrzebował? I tutaj ekspertem nie jestem, ale wydaje mi się, żebym mógł wyszkolić moją Paulinkę w sztuce militarnej, to jednym z bus, które mogę wybrać, jest Hakti, co też robię. Musimy być w stanie wojny przez 5 lat bodajże, żeby zaszedł ten event, więc teraz trzeba tylko kogoś zaatakować. Więc spróbujmy najpierw upokorzyć Tsang, a zawsze dostaniemy jakieś punkty. O, Bengal nam nie pomoże. Ale może damy radę sami. W Indiach trzeba bardzo uważać na manpower, dlatego oblegam póki mogę minimalną wartością wojska najemnego, a manpowerowe jest w prowincji obok. Bierzemy White Peace. O tak, jak najbardziej chcę mieć stabilniejszy kraj i móc go nawracać. No i Tsang bierzemy Show Strange, co mi daje 20 prestiżu oraz zwiększa wszystkie Monarchy Points o 100. I pamiętajcie, żeby móc to zrobić, to trzeba wypowiedzieć wojnę na Humiliate Cassius Belli. A, jeszcze tam nie było napisane, ale dostaliśmy 30 punktów Power Projection. Zaatakuję też mojego sąsiada obok. On obecnie toczy wojnę z Czagatajami, więc najprawdopodobniej zaraz i tak zakończy się jego istnienie. Dobra, obroniłem moją stolicę, bo troszeczkę tutaj jednak skrawiłem. Trudno, trzeba to zrobić troszeczkę inaczej, zadłużyć się, wziąć pożyczki te 1%. I teraz jeszcze nie doczytałem, a mam otwarte na drugim ekranie, że tam muszę być w wojnie defensywnej. A więc musimy to jakoś inaczej wykombinować. W międzyczasie wprowadziłem w Tirhucie renesans. Niestety jest to obok moich tutaj sąsiadów, więc szybko się rozprzestrzeni. No ale super. Drugi Show Strange wszedł, bardzo jest mi to na rękę, tym bardziej, że Google chyba właśnie przestaje być moim rywalem. Nie? Okej. Okay. Wezmę sojusz z Delhi, a nuż uda nam się zbudować koalicję antyjampurową, chociaż Delhi teraz ma, a ja sprzedaję moją wiedzę Bengalowi. Co do idei, bo tutaj będzie mega wesoło, powiem wam szczerze, że najlepiej spisze nam się tutaj build pod po prostu PvP, czyli lecimy ilościowe, ekonomiczne, żeby mieć tańsze dewowanko, następnie pójdziemy w jakościowe, żeby mieć dodatkową dyscyplinę i możliwe, że wtedy weźmiemy na przykład jakieś handlowe albo ofensywne. Warto byłoby też rozważyć może kolejny inny build, na przykład handlowe, ilościowe oraz religijne. Jednak jesteśmy państwem Hindu, w okolicy mamy dużo sunnickich krajów, więc religijne Cassius Belli też by nam się przydało. XD, Bengal chce ode mnie pieniędzy, no co za typ? Nie no, nie oszczędzajmy na przodkach. W międzyczasie jeszcze szybka mała wojenka. O, z tymi krajami tutaj. Aha,
Punjab się uwalnia, zobaczcie. Ups. Pierwsze rozwinięcie i powiem wam szczerze, że wezmę bonus do walki w terenie dla nas. Zaatakowałem też U, bo dostałem informację, że jest szansa na to, że Koch zaraz zaatakuje U. Właśnie cały czas to słyszę, że tylko mają atakować. Gdzie ten atak? Tu już nie uwierzycie, ale czwarty Wall Bridge leci, a ja tylko schodzę, żeby wejść jeszcze raz, żeby nie zdobyć tej prowincji dla siebie. O, mamy to, wyjebiście. Serio, Delhi straciło pół kraju. Ten kraj bierzemy na naszego wasala, przez co jesteśmy wciągnięci teraz w wojnę defensywną, no, do której wołajmy moich sojuszników, bo czemuż by nie. Ech, no i dobra, niestety muszę kończyć tą wojnę defensywną, bo mi się za duże wyczerpanie wojenne ładuje. Trudno. Kiedyś indziej może jeszcze mi się uda mieć ten event, a jak nie, no to jakoś też to przeżyjemy. A my możemy już stworzyć Nepal. Wszystkie warunki mamy spełnione, w sumie to jeszcze zapiszmy. Zobaczmy, czy mi się opłaca to robić w tym czasie. Czyli patrzymy po pierwsze na misje, jakie mamy standardowe, których jeszcze nie mogę wykonywać, ok. A jednocześnie jeszcze nam się idee będą zmieniały. Na początku mamy morale, szybko będziemy mieli konstrukcję oraz dodatkowego merchanta. Po zmianie natomiast, jak się zmienimy, bierzemy, przyjmujemy, już jesteśmy Nepal. Idę, dostajemy zwiększone wojsko, odnawianie manpowera, czyli wolałbym moralki jednak, dyplomatyczna reputacja i forty. Czyli jednak początkowo wypadamy lepiej poprzednio. To dopiero końcowe rozwinięcia Earl Army Tradition, morale, lepsza piechota i działa, leader siege ability zwiększony i dyscyplinka na końcu powodują, że Nepal jest taki OP. Bo formy rządów nie widzę żadnej ciekawej, misje zostają takie same. No więc dlatego na razie zostaniemy jeszcze jako Katmandu, nie będziemy się zmieniali w Nepal, no do rozwinięcia trzeciej idei na 10 poziomie technologii. 1 stycznia 79 i odpalam złotą erę specjalnie, no bo czekałem, żeby dostać modyfikatory do jak najtańszych technologii i to wszystko nastakować, żeby jednak troszeczkę oszczędzić, tym bardziej, że naszą kolejną ideą będą idee ekonomiczne, które nam zmniejszają koszty developmentu, a polityka z dwoma tymi ideami, jak już doskonale pewnie wiecie, zmniejsza nam również development o 10%. Zbudowałem też koalicję antyjanpurową, będziemy się wbijali za chwilę w ten kraj. Ohoho, Sikhowie, wreszcie. W sumie to czekałem też na to, bo gdzieś tutaj powinno nam się pojawić przyjęcie sikhizmu, ale nie mam tego, lol. Kolejne rozwinięcia z ery, które wziąłem, to transfer subject, ale tylko i wyłącznie po to, żeby robić roszczenia terytorialne dalej do Jampuru oraz agresywna ekspansja. Minus 10% zawsze nam się przyda. Też już naprawdę nieźle zarabiamy, jak na taki kraj górski, praktycznie jest takimi beznadziejnymi dobrami, ale już ładnie podewowałem. Handlu na razie i tak nie mamy co za bardzo ogarniać. Musimy zdobyć Doab oraz Bengal. I w sumie, gdybym był w stanie brać sojusz z Jampurem na początku rozgrywki, to wolałbym jego brać i cisnąć Bengal na starcie, na przykład z Orisą do pary. No ale niestety, Jampur bardzo ciężko jest mieć na sojuszniku. Jakoś z Bengalem jest to o wiele łatwiejsze. 7 poziom technologii, to dorobia im armaty. I 1495 jesteśmy gotowi do wojny z Jampurem. Tym bardziej, że mamy przewagę technologicznej, aż 2 punkty. Na początku nie wzywamy do wojny Bengalu, muszę zająć to całe terytorium Bihary oraz Purwaczala, nie wiem jak to się w ogóle nazywa, trudno się mi to wymawia, wybaczcie, dla nas i dopiero wtedy Bengal wezwiemy do działania. Odpaliłem, przepraszam, bo zapomniałem chyba poprosić Bengal, żeby się przygotował do wojny, zgadza się, i dzięki temu on nikogo nie zaatakuje w międzyczasie, ani nie zaatakuje nam Jampuru podbierając prowincję, tylko musimy szybko te dwie fortece zdobyć, co raczej powinno być do zrobienia. Monkhyr atakujemy, Delhi, Malwa wzywamy, mamy porównywalne siły, a ja podwijam kiece i lecę na fortece. Jeszcze tak sprawdzę, jakiego terytorium chce Malwa, o i niestety chce troszeczkę tych terytoriów, które my chcemy. Delhi to już w ogóle ma takie roszczenia. No i widzicie, no siłą rzeczy Jampur będzie rozdzielany teraz na kilka krajów, ale my potrzebujemy sojuszników tylko do pierwszej wojny i zobaczyłem, że Jampur też gwarantuje temu krajowi na południu, który przed chwilą nie miał sojuszu z Bachmanisem. Fuck! A wiecie, chciałem zrobić mój ulubiony trik z atakowaniem kraju, który ma gwarancję. Ktoś jeszcze ma? Niestety nie. No i super! To, co chciałem, już okupuję. Wzywamy Bengal do tej wojny. A wszystkie pozostałe punkty walimy od razu w trusta. Musimy przed końcem tej wojny nabić 90 punktów trust z Bengalem. Wtedy, mimo tego, iż on jest zainteresowany tymi obszarami, nie będzie zły dla nas, że nic z tego on nie ma, a wszystko my przejęliśmy. Powiem szczerze, że też nie za bardzo chcę ratować Delhi. Jest a nuż szansa, że ten kraj w ogóle upadnie za chwilę i prześle swoje terytoria Jampurowi, co jest też mi na rękę, bo wtedy tutaj pójdę bokiem, na przykład go podbiję w jakiś sposób, co w sumie też powinienem zacząć szykować się do takiej ekspansji. Więc zróbmy dalsze nasze roszczenia terytorialne.
Tradycja, jak najbardziej. Tak, zdecydowanie też chcę odpalić Ryput Officer Corps, chociaż nie wiem, czy to jest opłacalne. Dajcie mi znać, co na ten temat myślicie. Ja osobiście uważam, że tak. W międzyczasie skończyłem moje idee do deva, więc wszystko, co mogę, devuję za punkty dyplomatyczne, bo ich mam naprawdę sporo i już widzicie, już za punkty dyplomatyczne to je devować nie mam co nawet. No i super, z tego co widzę, Delhi właśnie przegrało wojnę i ma zerwany sojusz z Bengalem, wyjebiście. Sam też z nimi zrywam sojusz i dokładnie postąpię tak, jak mówiłem. Spróbuję przejść tędy jak najszybciej i za 5 lat wciągnąć ich na wasala, bo Delhi trochę ma roszczeń terytorialnych i może być potężnym wasalem. No chyba, że Punjab ich podbije. A jest to możliwe. Ja pieniądze. Bardzo jestem zadowolony. Wyjebiście, dajcie mi ich więcej. Lubimy pieniążki. Powiem wam, że chyba znalazłem sposób, jak przyspieszyć podbicie Delhi. No nic, może nam się to jakoś uda. Ewentualnie chyba powinniśmy móc z tej prowincji wypuścić Delhi. Jeżeli zostanie całe podbite przez Punjab. O, wreszcie jacyś nowi rywale mi się pojawili, więc czemuż by nie? Bengalu raczej nie chcemy. Bahmanis mógłby być fajnym celem do atakowania, więc go weźmy. Dlaczego fajnym? Bo widzi Jangar raczej z nami wejdzie w sojusz. O, tak. No i teraz moglibyśmy sobie brać specjalną formę rządów Rajput Regiments, co daje dyscyplinę, ale tylko i wyłącznie tym właśnie regimentom Rajputsów. Ich możemy mieć, jeżeli wcześniej damy odpowiedni przywilej. Ja z nich zazwyczaj nie korzystam, więc też nie ma sensu brać tej formy rządów za bardzo. Wolę po prostu tańszych doradców. Dajcie znać, czy wy na przykład korzystacie. Znak zapytania. Placement. Wybrakowana gra. Za co ja tu płacę? No i czekamy na finał tej wojny, oby zjedli całe Delhi. A, i nie wiem, czy wam mówiłem o tym, ale mamy takie staki wojska. 10, 2, 3. Dorzuciłem już kawalerię, bo jest w miarę okej, okay, a jednak kawaleria robi taki splash damage. Jeszcze lepsze będzie na 10, 14 poziomie w stosunku do piechoty, którą będziemy mieli na tych samych poziomach. Chociaż na 12 piechota jest naprawdę niezła. Robię też takie małe staki, bo jednak najgorsze jest attrition w tym regionie, więc siłą rzeczy zawsze jak przekraczacie ten limit supplies'ów, tu 45, tu 34, chciałem wam pokazać, że tutaj zazwyczaj jest dość bliski gdziekolwiek, ale to chyba bardziej na południu. W tych niskodewowych prowincjach, wtedy wasza armia bardzo szybko spływa. Serio! Ta gra mnie po prostu nienawidzi, no i bez jaj! Zjadamy te małe państewka w danym regionie. Niestety, o, będzie upierdliwe czyszczenie buntów, ale w przyszłości może będziemy mieli taki ładny napis, jak otoczymy całe Himalaje, to taki ładny napis nam się tutaj pojawi. Jej! No i Nepal, nasz malutki, jest great powerem i przestaliśmy móc mieć przeciwników. Znowu Bengal. Znowu Bengal może być tylko naszym przeciwnikiem na arenie międzynarodowej. Raczej nie. Tym bardziej, że zaczynamy wojnę z Delhi. Chyba. Guru Indang. Cokolwiek to znaczy. Znowu mamy Shia. Przy okazji niszczymy armię Jampuru. Ostrzelajmy ich stolicę, bo chcę ten kraj wyjąć jak najszybciej z tej wojny. Coś tam pieniądze też weźmiemy, ale nie za długo. Chcę mieć z nimi trusa kolejnego, więc bierzemy tylko tyle, ile mi dadzą w danym momencie. Dobra, najpierw bunciki, bo zaczynają być upierdliwe. XD, naprawdę XD, 9000 z hakiem godzin w grze i ja totalnie zapomniałem o tym, że w Hindu to działa jak przy protestantyzmie, że po prostu decyzją możecie zmienić wiarę, czyli w momencie, kiedy macie jedną prowkę, macie religię Hindu, możecie się zmienić na Sithów. I szczerze mówiąc, to nie wiem, czy nie lepiej byłoby mi brać jako na przykład trzecich idei religijnych, bo i tak w zasadzie będę musiał mieć jakieś inne, bo teraz moglibyśmy pójść jakościowe, a czwarte musiały być mimo wszystko religijne albo handlowe. A co do Delhi, no to już sprawa jasna, robimy peace deal w ten sposób. Pieniądze! Zjadamy co możemy, tutaj wypuszczam jakieś badziewie, daje nam to troszeczkę agresywnej ekspansji. O! Tymur będzie w tej, oh my god, Tymur nie jest groźny, dobra, nie przejmujemy się nim. I od razu, najlepiej na pauzie, bo czasem tak bywa, że znikają kory kraju danego. Wypuszczamy Delhi, voila, mamy co odbijać. Praktycznie drugie tyle, co mamy naszego kraju. No a ja przemieniam się tak czy siak na Sikhów, dawno ich nie miałem, no, powiem szczerze, że chyba ostatnio grałem nimi z... nie wiem, 4, 5 lat temu, jakoś tak. I wiem, ale ostatnio widziałem też save'a mojego kolegi i widziałem, że ta religia się bardzo, ale to bardzo zmieniła. Przypomina totemistów i możemy wybierać po prostu jakieś cechy na stałe. Okej, nawracajmy w pierwszej kolejności tam, gdzie najwięcej unity nam to da. Z tego co widzę, nie zmieniają nam się żadne stany. O cholera, jakie to mocne! Jako, że nie planuję brać humanistycznych na tym podejściu, to lecimy w tą misję. Bardzo będzie dla nas przydatna. Lol, i znowu was okłamałem. Estate'y się zmieniły. Tylko oczywiście trzeba było poczekać miesiąc. I z tego co widzę, guru przypominają zwykłe
zwykły stan duchowny i straciliśmy naszą produkcję, więc nie wiem, czy to jest jakoś super opłacalne. Dajcie mi znać, co myślicie na ten temat. Czy jednak wolelibyście zostać Hindu, tworząc Nepal, czy jednak wolicie zmianę na Sikhów? Bo jednak nie ukrywam, te 10% do morali oraz tańsza technologia militarna to fajna sprawa. A ja mogłem sobie dać kolejnych rywali, Ayutthaya oraz Ming, tak jakieś małe państwo gdzieś tam na Dalekim Wschodzie. I teraz w skrócie, jak działa ta religia. Co jakiś czas pojawia się nowy guru. Za czasów panowania danego guru możemy wybrać jeden konkretny bonus tutaj. Jeżeli go wybierzecie, dostajecie -1 do siły misjonarza, więc trzeba na to uważać. Maksymalnie tych cech możecie mieć 6, kiedy pojawią się też łącznie kolejni guru. W momencie, kiedy era danego guru przemija, niestety już nie będziecie mogli wybierać jego cech, więc musicie sobie to rozplanować wcześniej. Ale jak już je raz wybierzecie, to nawet jak nie wiem, zmienicie na jakąś inną religię, potem wrócicie do Sikhów, te bonusy wam zostaną przypisane na stałe i będą z powrotem. Specjalnie otworzyłem EU4 Wiki, tutaj to w ogóle jest opisane. I są też daty 39, 52, 74 i bonusy, jakie możemy mieć, więc wtedy można sobie to jakoś sensowniej rozplanować, tylko mówię, to kosztuje siłę misjonarzy, więc łącznie dostajemy -6 punktów do Missionary Strength i będzie nam trudniej nawracać świat. Nie byłoby to w sumie głupie, gdyby to połączyć właśnie z ideami humanistycznymi, wtedy moglibyśmy mieć totalnie wyrąbane na siłę misjonarzy, bo po prostu byśmy akceptowali tą religię. Ale że Lucas nie gra, tak mówię o sobie z trzeciej osobie, co jest totalnie dziwne, no to na razie nic nie wybieramy, zastanowię się jeszcze nad tym, czy będę coś chciał. National Unrest brzmi jak dobry plan, ale reszta nie jest jakoś tam mi potrzebna. No to czas podbijać prowincję dla mojego wasalka. Na pierwszy ogień leci Punjab. A ja tutaj z krajem obok toczę wojnę. XD, nie zauważyłem tego. Przed oddaniem prowincji zmieńmy jeszcze religię naszemu subjectowi. Co prawda powoduje to, że będziemy mega nielojalny, ale tylko przez chwilę, bo jak tylko mu zwrócimy teraz w wyniku tej wojny prowki, to znowu stanie się mega, mega lojalny. Nawet mogę zjeść cały Punjab? Okej, mega dziwne, ale nie będę narzekał. Widzicie? Grzeczny jest, grzeczny Delhi. Potem atakujemy od razu Jampur, jak minie nam tylko okres pokoju. W sumie to na razie nasi przeciwnicy już nie mają z nami szans. Stack wipe za stack wipe'em tutaj wchodzi. Mocno się zastanawiam, czy jednak kolejnego rozwinięcia nie wziąć na przykład też ofensywnych idei. Żeby mieć jeszcze lepszych generałów na przykład i przyspieszanie zdobywania fortec w okolicy. W Indiach może się to bardzo przydać. Easy wojna. Ale weź to teraz zjedz. 1800. Oni są chyba więksi ode mnie. Tak mi się wydaje. Dobra, ja mam 315, Delhi ma 128, ale razy 2. No są prawie tak duzi jak ja, no to trochę śmieszne. No ale teraz możemy troszeczkę pobudować naszą ekonomię, warsztaty gdzie trzeba, w każdej lepszej prowincji. Tak patrzę na ciekawe monumenty w okolicy i tutaj ten Core Creation Cost jak najbardziej OP. Trzeba go zdobyć dla siebie. Naszego raczej w stolicy bym dalej nie rozwijał. 75% nie opłaca się totalnie za te pieniądze, które trzeba wyrzucić. Tak samo monument w Doabie jest mega mocny. 15% w terytoriach. To jest jeden z najlepszych monumentów na świecie. A u Bengalu, jeżeli chcemy iść w handel, to jest też również monument must have. Pamiętacie, że 10 lat temu mieliśmy 30 tysięcy armii kapa? To już mamy 71. Jakby co? Tylko ten nieszczęsny manpower. No i Bengal mi tutaj trochę nabruździł, bo wypuszczał dużo małych krajów z Bakpanisu, ale w sumie nie wiem, czy to źle. Spróbujemy zdobyć te kraje na naszych sojuszników, na naszych wasali, bo możemy ich szybko potem pozjadamy. A ja wziąłem jeszcze w międzyczasie ideę religijne na trzecie. Po pierwsze dostajemy dodatkowe morale w połączeniu z ilościowymi i potem też fajnie to działa z jakościowymi, ale jednak przyda mi się religijne Cassius Belli, kiedy jestem jedynym krajem typu Sikh na świecie obecnie. Odpaliłem też już przywilej na rajputsów, żeby ich zrekrutować. Przetestujemy sobie tą piechotę, co oznacza, że też zmienię reformę rządu na czwartym poziomie. Jak mi się to podoba teraz, ja to biorę. To zmieniamy też tą reformę rządów i więcej morali. Wiecie, co jest najlepsze? Gdybym nie wziął jeszcze paru innych rzeczy, to byśmy mieli religię tolerowaną w kraju. Ups, czyli to doszło wraz z sitami, fajnie. Ej, naprawdę jest to fajna jednostka. Morale, dodatkowe 5% też dostajemy. Tańsze odnawianie oddziałów oraz nie tracimy aż tak dużo naszego doświadczenia stronowania oddziałów. Mogą być, chociaż nie jest to rzeczywiście najlepsza jednostka. Czyli dostajemy na nich 5% dyscypliny oraz 5% dodatkowych morali. No nic, przyjąłem te dwa mniejsze
kraje w tym regionie na wasali. Trzeciego zaatakujmy, czemużby nie, Bachmani zda mi przecież pieniądze. Nie widzę tutaj zagrożenia dla nas. Unobility odpalmy Strong Duchess. O, to jeszcze Gujaras skrzywdził Bachmanis. No ale długo mi zejdzie ze zjadaniem Deli. Bardzo długo. Dopiero mogę sobie pozwolić na drugą misję. Znaczy pierwszą w sumie, która da mi roszczenia do tego, co już mam. Tylko Deli to dałem. Bardzo fajna misja, przydatna. A żeby tą zrobić, to musi być moje. Nie wasala, nie ten, tylko moje. Co za głupota. W ogóle tutaj jest coś wartego uwagi dalej? Powiem szczerze, że chyba lepiej byłoby zaczynać jednak z jakiegoś kraju i mieć misję Bengalu, Deli czy cokolwiek i dopiero tworzyć Nepal. Jak przyjrzałem te misje, one są naprawdę głupie. W sensie odnośnie wymaga. Wow, jaki fajny, oczojebny kolor. Dobra, ja natomiast chcę doskończyć sprawę Jampuru. Tym bardziej, że obecnie większość jego sojuszników toczy jakąś wojnę. W sumie tak siedzę i czekam, aż mi się oblegną te wszystkie fortece. Może byście chcieli zobaczyć jeszcze jakiś kraj z tego regionu pod jakiś konkretny build, albo nie wiem, zrobienie czegoś konkretnego. Piszcie swoje propozycje w komentarzach poniżej. Jestem ciekaw waszych opinii. What the fuck? Tymur ominął wszystkie moje prowincje i przyszedł do Bengalu? Co tu się dzieje? Chciałbym powiedzieć, że podbiłem cały Jampur, żebym zapomniał, jak się wymawia jego nazwę. Ale niestety została ta prowincja i te trzy. Pierwsze rozwinięcie z ery religijnej to zdecydowanie tańsze prowincje podczas podbojów. No i skończyliśmy ideę, możemy odpalić politykę, większe morale naszego wojska oraz... To już jest ten moment, gdzie naprawdę możemy utworzyć Nepal. I tak, chcemy nowe tradycje i ambicje. O wiele lepszy napis, który się teraz mi zlewa z malwą. Już wiem, kto jest naszym kolejnym celem. Tylko misje się zmieniły. O, no takiego następcy nie podziękuję. No nic to, rozpocznijmy naszą świętą wojnę od atakowania Tybetu. Dlaczego Tybetu? Bo będziemy mieli ładny napis, po prostu. Czy potrzebne jest lepsze Cassius Belli? A tak naprawdę to chcę wojny z Mingiem, zanim on się rozpadnie. Chyba się odpaliłem z tymi wojnami. Trzy na raz lecimy i niszczymy. Bum, 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 bum. 110, 4,8 do 3,8 i do 105 dyscyplinki. Koruj szybciej, bo już nie mogę czekać za bardzo. Duży napis! A przynajmniej większy. No i pupa. Ming się rozpadł. To powoduje, że jesteśmy trzecią potęgą pod kątem ilości możliwego do wystawienia wojska. 134 tysiące. Przewyższa nas Ming jeszcze jakimś cudem. Osman. Ekonomicznie. No Boże, jesteśmy mega słabi. Ale moglibyśmy ten problem bardzo łatwo rozwiązać, biorąc idee handlowe. One nam się świetnie by zeskalowały z ideami religijnymi oraz ilościowymi. Rozwiązałem sojusz z Bengalem. O dziwo jest to jeden z najmocniejszych krajów w okolicy. Ma większą armię od Vijayanagaru oraz Gujaratu. Zerwałem relacje z Bengalem tak czy siak. Nie tylko dlatego, żeby... go upokorzyć za chwilę w jakiejś wojnie, ale też dlatego, że potrzebujemy realnie jego bogactw handlowych. Już tylko dla formalności chcę dokończyć wojnę z Jampurem, dlatego też Gujarat upadnie, chociaż on jest dla nas wyzwaniem, mamy zbyt dużą przewagę technologiczną, ale Tymur jest też w tej wojnie i przyjaciele. Ha, dorwałem go! Będzie bitewka! Już takiego łupnia na starcie, 5-1 morali, mało dyscypliny mam jeszcze. Moglibyśmy to spokojnie zwiększyć do 115 za jakiś czas, no ale przeżył. Przeżył! Nie było to takie epickie, jak myślałem. No i Jampur przestał istnieć. Niestety dużo nie powalczyłem. Wszyscy przede mną uciekali. Nie wiem czemu. A jest to tylko paru przyjaciół. No nic, dlatego weźmy moich facetów z piórkiem. Naprawdę, chyba piórko mamy w głowie. No i wypowiedzmy wojnę Bengalowi. No nic, malwą później się zajmiemy. Wyślimy nasze wojska do okupacji. A armię powstrzymującą w region Bengalu. Malma! Nadchodzę! Bum, bum, bum. Nie ma jakiejś dużej rzezi. Nie robi to wrażenia. A jak tam mi pójdzie z Bengalem na dwóch minusach? Może lepiej? No niestety, Alganianie moich przeciwników tutaj to jest jakaś istna masakra. Tylko tyle, że mam przewagę w moralkach dużą. Więc mam moralną przewagę nad moim przeciwnikiem, który i tak ignoruje wszelkie forty i tak dalej. Po co się tym przejmować? Niech się tym nie przejmuje. Co ja szturmuję? Fuck! Jakim cudem? Przecież to dopiero padło. Czemu miał tutaj 2000? O, słyszę o jakiejś reformie od nieznanego mi kraju. Wow. Jej, Deli zdobyłem wyjebiście. Dodajemy wszystko do state'ów i zaraz zbankrutuję, bo będę miał za dużo governingu, ale kogo to obchodzi, nie? Nie przejmujmy się tym. Dobra, mamy problem z governingiem, ale też mamy lekki zapas ziemi. Więc weźmy sobie 100 punktów, a docelowo wszystkie pozostałe też weźmiemy. Chociaż nie, przecież zaraz technologia nam wpadnie. Wow, ile misji mogę sobie kliknąć. Bengal, I want battle, don't run. O, on ma koraliki znowu. Że niby bogatszy.
wojny z Bengalem kończę, totalnie go odcinając i będziemy go dalej bardzo, bardzo powoli zjadali. Przy okazji, z tego co widzę, chyba staje się Imperium. Imperium Neapolu! Nie Neapolu. Nepalu! Jeżeli nie macie dość Indii, no to zapraszam was do obejrzenia tego odcinka z żółtego indyjskiego kanarka zwanego Vajjangarem, gdzie nie tylko buduje potężną armię, ale i potężną ekonomię, pokazuje też bardzo ciekawy sposób, jak Vajjangarem mieć bardzo dużą ilość kupców przed 1500 rokiem, bodajże nawet chyba 7.